praca przy komputerze wpływa na kondycję kręgosłupa zdecydowanie negatywnie. Kręgosłup nie jest przyzwyczajony do tego, żeby przebywać w jednej pozycji przez wiele godzin. W momencie, kiedy siedzimy przez 7 godzin w pracy, mięśnie, które pracują, pracują pod dużym obciążeniem. Nie mają możliwości i czasu na rozluźnienie, co skutkuje ich wzmożonym napięciem i reakcją bólową. Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest pozycja przy biurku, czyli pozycja siedząca, wyprostowana jak najbardziej jest konieczna, żeby zapewnić w miarę bezbólowy przebieg pracy. Dodatkowo raz na godzinę powinniśmy zmienić tą pozycję, wstać, zaangażować inne mięśnie, które podczas pracy siedzącej nie wykonują żadnej pracy, po to, żeby odciążyć te mięśnie przykręgosłupowe. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest wysokość ustawienia monitora, czyli ustawienie go tak, żeby wysokość wzroku padała na mniej więcej środek monitora, żeby nie trzeba było patrzeć ani w dół, ani w górę. Wtedy również odciążamy odcinek szyjny kręgosłupa. I na koniec bardzo ważna jest wysokość, na jakiej siedzimy, tak żeby biurko, przy którym siedzimy, nie było ani za nisko, ani za wysoko.